Przy 5000 badany olej okazał się być w niezłej kondycji, dlatego zdecydowałem się przyciągnąć wymianę oleju do 8000, 11 miesięcy eksploatacji. Poprzednim razem, przed etapem numer 1, wykonana została płukanka innym środkiem. To warto odnotować w kontekście potencjalnych różnic w stopniu zdegradowania oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Avensis, rok produkcji 2016. Silnik benzynowy 1.8, przebieg ogólny 116 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap dla tego samochodu. Poprzedni etap został zaprezentowany w odcinku numer 95. Inicjatorem eksperymentu jest Wojciech. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Wojciech skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się wyłącznie jedna pozycja, próbka numer 1, to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka oleju świeżego została zbadana poprzednim razem, jest to dokładnie ten sam olej, który trafił do tego samochodu. Do silnika zalany został olej AMSOIL SS w klasie lepkościowej 0W20, klasy jakościowe oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej, brak dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju tym razem to 7715 km, czyli około 2,5 tysiąca km więcej niż w poprzednim etapie. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 11 miesięcy, brak dolewek. Przed zmianą oleju, który dzisiaj badamy, silnik był wypłukany. Zastosowano 200 ml środka płuczącego Oil Syn Release Power Flash. W ramach dodatkowych informacji Wojciech napisał tak. Przesłana próbka to kontynuacja odcinka numer 95. Przy 5000 badany olej okazał się być w niezłej kondycji, dlatego zdecydowałem się przyciągnąć wymianę oleju do 8000, 11 miesięcy eksploatacji. Aktualnie zalany został olej Shell Helix Ultra SP 0W20. Do pracy Wojtek ma 5 km, więc auto dużo jeżdżone na krótkich odcinkach poniżej 10 km, stąd decyzja o wymianie co pół roku lub około 6000 km. Zgodnie z zaleceniami producenta taki rodzaj jazdy samochodem podchodzi pod trudne warunki eksploatacji. Poprzednim razem, przed etapem numer 1, wykonana została płukanka innym środkiem. To warto odnotować w kontekście potencjalnych różnic w stopniu zdegradowania oleju. Użyto wtedy Arch Oil AR2820 25 minut na wolnych obrotach. Trochę więcej informacji od Wojtka było w poprzednim filmie z numerem 95. Zainteresowanych zapraszam, żeby go zobaczyć. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw w telegraficznym skrócie wyniki dla próbki oleju świeżego z poprzedniego etapu badań. Następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego była następująca: 47,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosił 168. W ramach przypomnienia odnotowaliśmy bardzo wysoką zgodność z deklaracją producenta. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 43,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170, a to oznacza, że zmiany są w przedziale akceptowalnym. Widać wyraźną tendencję wzrostową w stosunku do poprzedniego badania, tym samym widać, o ile zmienia się lepkość.
po dodatkowym dystansie 2,5 tysiąca km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu z kategorii słabszych, zanieczyszczenia oraz ogólna kondycja oleju to dolna część skali. Szczególnie warto podkreślić poszarpania na strefie dyfuzyjnej, które mogą mieć związek z czynnikiem redukującym lepkość tego oleju. W ramach przypomnienia wrzucę w tym miejscu również wynik z poprzedniego etapu. Niestety porównania 1:1 są trudne, ponieważ eksperymenty prowadzone są przy użyciu różnych bibuł. Ubolewam nad tym, że dostęp do bibuł MCU jest taki utrudniony, bo są one bardzo fajnie dopracowane i mogłyby stanowić trzon tych badań w laboratorium R2D. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Cel to sprawdzenie poziomu degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Oceniamy na tle wyników z poprzedniego etapu. Degradacja dodatków oraz bazy zauważalnie wyższa dla próbki z tego odcinka. Zanieczyszczenie również wyższe dla próbki z dzisiejszego odcinka. Stopień sulfonowania zdecydowanie wyższy dla dzisiejszego odcinka. Nitrooksydacja blisko dwukrotnie wyższa w przypadku oleju po dłuższym przebiegu. Oksydacja poziom akceptowalny. Degradacja estrów dużo niższa w dzisiejszym odcinku, co może sugerować, że w poprzednim odcinku tak mocna zmiana to efekt pozostałości po płukance. Podsumowując, test lepkościowy wynik pozytywny, test spektralny wynik z kilkoma alarmowymi lub ostrzegawczymi poziomami. Wydaje się, że część tych zmian to pozostałość po wykonanej płukance. Uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na trzeci etap, w którym zobaczymy, jak poradzi sobie olej Shell. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!